Dzień dobry, z tej strony Pan Nauczanka i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o miesiącu luty. Jak już wiecie, na rok składa się 12 miesięcy. Przypomnijmy je sobie szybko. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Jak więc widzicie, luty jest drugim miesiącem w roku. Trwa on 28 dni, a w latach przestępnych nawet 29. Pamiętacie, dlaczego podczas roku przestępnego luty ma o jeden dzień więcej? Dzieje się tak, ponieważ rok składa się z 365 dni, ale dokładnie jest to 365 dni i około 6 godzin. Dlatego, jeżeli co roku dodamy do siebie te 6 godzin, to przy czwartym razie uzbierają nam się 24 godziny, czyli dodatkowa doba. Dlatego rok przestępny występuje właśnie co 4 lata i znaczy, że jest o jeden dzień dłuższy. Dokładnie w lutym. Słowo luty w języku staropolskim znaczyło mroźny, srogi lub zły. A to dlatego, że na luty przypadają najzimniejsze dni zimy. Z kolei pod koniec miesiąca, gdy mrozy zaczynają ustępować, to życie zaczyna się odradzać. Zakwitają stokrotki, podbiały oraz leszczyny. Niektórzy używają nawet kwiatów i orzechów leszczyny w kuchni, gotując pyszne placuszki lub podpłomyki. Miesiąc ten pojawia się również w kilku polskich przysłowiach. Służyły one głównie w celu przewidywania pogody i upraw w danym roku na podstawie warunków właśnie w lutym. Oto kilka z nich. Gdy luty z burzami, wiosna prędko z nami. Idzie luty, podkuj buty. Gdy mróz w lutym ostro trzyma, wtedy już niedługo zima. W lutym, gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry częste są w tym roku. Kiedy luty pofolguje, marzec zimę zreperuje. W lutym wody wiele, w lecie głodne nawet ciele. W lutym mamy wiele okazji do świętowania. Odbywa się bowiem karnawał, który zaczyna się co prawda już na początku stycznia, ale trwa aż do środy popielcowej, która wypada bardzo często właśnie w którąś środę lutego. Karnawał to czas tańców, balu i zabawy, które poprzedzają Wielki Post. W Polsce karnawał określano nazwą zapusty i bawiono się zarówno w bogatych posiadłościach, jak i biedniejszych wsiach. Zabawy trwają oczywiście do dzisiaj. Pod koniec karnawału obchodzimy Tłusty Czwartek. Jest to dzień, w którym zjedzenie pysznego pączka zwiastuje szczęście. Dlaczego jednak ten dzień nazywa się tłusty zamiast słodki czwartek? Przecież pączki są słodkie. Wynika to z faktu, że dawniej pączki nadziewane były słoniną i cebulą, więc były podawane na słono. Zupełnie inaczej niż dziś. Dzisiaj jednak mamy okazję posmakować tego dnia wiele słodkości. A czy wiecie, w jaki sposób karnawał obchodzony jest na świecie? W Wenecji na przykład odbywa się najpopularniejszy karnawał w Europie. Eleganckie stroje, peruki i maski są nieodłącznym elementem uczestników weneckiej zabawy. W czasie karnawału Wenecja zmienia się nie do poznania. Każda edycja karnawału ma temat przewodni, który nadaje ton ulicznym balom, widowiskom i spektaklom. Zabawę otwiera huczny pochód przebierańców do Bazyliki Świętego Marka. Później następuje słynny lot anioła, czyli popis akrobaty, który wspina się na dzwonnicę bazyliki z przyczepionymi do pleców skrzydłami, a następnie opuszcza się z góry, rzucając na zebrany tłum tysiące konfetti. Z kolei karnawał w Rio de Janeiro to chyba najpopularniejszy karnawał świata. Miasto ogarniają rytmy bębnów, kolorowe stroje i samba, tradycyjny brazylijski taniec. W tym okresie Rio de Janeiro odwiedzają także tysiące turystów, żeby bawić się razem z mieszkańcami.
Innym popularnym świętem są walentynki, czyli Dzień Zakochanych. Obchodzimy je 14 lutego. Nazwa pochodzi od świętego Walentego, którego wspomnienie w kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Dzień ten stał się okazją do obdarowywania swoich ukochanych listami lub drobnymi upominkami. W Polsce święto to stało się popularne dopiero w latach 90. XX wieku i przyszło do naszego kraju z zachodu Europy. Pamiętajmy jednak, że miłość nie ma określonego dnia i uczucia naszym bliskim możemy okazywać przez cały rok. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał. Zapraszam Was również na grupę, gdzie znajdziecie materiały związane z moimi filmami. Trzymajcie się ciepło, cześć!